Człowiek jest świadomy siebie i zdolny do przemyśleń nad sobą. Został stworzony jako istota rozumna, obdarzona zdolnością rozumowania i uczenia się. Posiada możliwość przechowywania wspomnień, a jego pamięć umożliwia mu rozmyślanie nad Bożą dobrocią. Potrafił na przykład budować miasta, tworzyć instrumenty muzyczne i na nich grać. Rozwinął metalurgię i rolnictwo. Potrafił tworzyć poezję i literaturę. Człowieku została stworzona również duchowa natura, dzięki której posiada wolną wolę oraz sumienie. To dowodzi, że Bóg potraktował człowieka jako najbardziej wyjątkowe spośród wszystkich stworzeń. Istnieje wiele różnic pomiędzy ludzkością a zwierzętami. 11 z 3 rozdziału Księgi Salomona. Werset ten mówi, że jesteśmy szczególni, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. To dlatego pojmujemy koncepcję przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To nas odróżnia od zwierząt, które żyją dniem dzisiejszym. Jesteśmy szczególnym stworzeniem. Kolejnym wspaniałym darem Stwórcy dla nas są emocje. Posiadamy bogactwo odczuć oraz zdolność do radości i śmiechu. Spośród wszystkich stworzeń świata jedynie człowiek potrafi docenić inspirującą symfonię i cieszyć się pięknem wschodu słońca. Człowiek jako jedyny jest wolną istotą posiadającą moralność, odpowiedzialną przed Bogiem i społeczeństwem. Jedynym wyjaśnieniem moralności człowieka jest fakt przedstawiony w Biblii. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i dlatego tak jak Bóg jest istotą moralną. Zgodnie z Biblią, Bóg jako wszechmogący i wszechwiedzący jest doskonale święty.